Cześć drodzy widzowie, ja jestem Bob Inwestycje, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o tym, jak eventy mogą już nie być przeinwestowane. No i zapytacie się, jak to mogą nie być przeinwestowane. Co, tak już nie będzie drugiego RMR, już nie będzie drugiego Paryża w takich ilościach? No właśnie, Major w Kopenhadze może być dość ciekawy z kilku powodów. Pierwszy powód jest taki, że teamy niektóre mogą się nie dostać, bo jest dość blisko po prostu od wydania oficjalnie z 2, która nie jest jeszcze zrobiona. A kolejna sprawa jest taka, że od 20 listopada z nim zmieni walutę używaną przez sprzedaży w Argentynie i Turcji na dolarki. Co to oznacza? Oznacza to, że koniec tani Gierek w Turcji i Argentynie, oznacza to, że koniec kupowania tanich rzeczy w Turcji i Argentynie. Czyli na przykład jak była sytuacja na Paryżu z przerzutami kapsułek, bo nie wiem, czy wiecie, Albo czy pamiętacie chociażby, była mowa o czymś takim jak przerzuty. Co to były przerzuty? No, zobaczcie, powiedzmy sobie tak, tu się sprzedaje po te 100 tysięcy, i nagle jest 200 tysięcy jeb. Tu się sprzedaje po 170, powiedzmy, nagle jest 240 tysięcy. Chodziło tutaj głównie o to, że waluta nie była dość stabilna i spadała, spadała z wartością, przez co dało się kupić te kapsułki, na przykład w tej Argentynie bądź Turcji, nawet 15% taniej do 20%, przez co na Steamie były no, w pewnych momentach takie sprzedaży. No dość większe, nie na przykład sprzedawało się po tam 70, po 80, po 90, po 60, no to widzicie, tu się sprzedawało zresztą po 100, po 80 i nagle 240. Głównie chodziło o to, że ktoś sprzedawał dużą ilość, bo kupił to bardzo tanio. I co z tym? Wnerwiło się, no bo jak to ludzie mogą wykorzystywać po prostu coś, coś takiego i kupować taniej rzeczy i stwierdziło, że zmienia. Zmienia na dolary. W 20 bodajże krajach będziecie teraz mieli tutaj wszystko wypisane, Link, oczywiście, w opisie. No, dolarki, tak. Chcąc czy nie chcąc, może to świadczyć o tym, że eventy zostaną no, nie będzie już przeinwestowanych eventów, bo po prostu no, no, nie będzie kupowania tanich kapsułek. No a przy okazji, jak jeszcze to oglądacie, to możecie być na Discorda. Macie konkurs na 20 pace of cards. Dla wspierających oraz sponsorów na 30. Link w opisie, zapraszam. No i przy okazji, jak jeszcze to dalej oglądacie, to możecie mnie wesprzeć. Bardzo fajne bonusy, bardzo duża ilość materiałów. Zobaczcie, ile tego tu jest. Wspierający jest dostępny od dwóch tygodni. I zobaczcie, ile tych filmów jest: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 filmy. To miał być jeden na tydzień, jest parę na dzień, więc jest jak jest. Dajcie znać w komentarzu jak Wy to oceniacie widzowie, jak, czy Wy się cieszycie, że już nie będziecie mogli sobie kupić taniej gierki. No, dla mnie jest smutne, chociażby możemy to zaobserwować, że już nawet konto na Argentynie bądź Turcji mają napisane, że z dniem 20 listopada ceny portfel w Argentynie będą wyrażane w dolarach amerykańskich. No, niestety. Było kiedyś fajnie, teraz jest słabo, chociaż słyszałem, że w Ukrainie będzie dała, dalej da się kupić tanie gierki, więc nic nie mówię, nic nie sugeruję, ale no, jak, jest jak jest. Dajcie znać, co w tym sensie. Trzymajcie się. No i cześć.